Wstawaj! Wstawaj! Szkoda lata! Tylko z RMF FM. Where do you go, czyli dokąd zmierzasz, albo inaczej kędysz, kopytkujesz, rączonoga gazelo, zapytują. No mercy. W RMF FM we Wstawaj Szkoda Dnia. I co tak tupiesz? Cichutko, jeszcze ludzie śpią. Uwaga, prasa, doktor Michał Sutkowski ostrzega, Polacy przywiozą z wakacji deltę. Miła pamiątka z wakacji, darmowa. Zamiast przywozić sobie delfinki z Alp szwajcarskich czy ciupagę z Rodos, przywoził deltę. Tak, no, i mówisz, babciu, przywieźliśmy ci deltę z Chorwacji, cieszysz się i to dajesz. Ktoś, kto ma łeb do interesów, to powinien sprzedawać, słuchajcie, delty w takiej szklanej kuli z opadającym śniegiem. Wstawaj, szkoda lata w RMF FM. Prasa dalej. Jarosław Kaczyński prezentuje w Polsce Polski Ład, jeździ po kraju, pokazuje go, podkreśla wagę nowego programu Prawa i Sprawiedliwości i uwaga, cytat z pana prezesa: chcemy, żeby ludzie w całej Polsce mieli tak samo. Brawo. Oświadczył. Brawo, mi się to podoba. Ale wszyscy tak samo? Wszyscy tak, tak samo. Tak jest. To ja od razu tylko zaznaczę, że u mnie pod domem jest taka wąska jednokierunkowa uliczka i 40 radiowozów się raczej nie zmieści. Wstawa i szkoda lata w RMF FM. Bezos, właściciel firmy Amazon, poleciał w kosmos, na pewno słyszeliście, w prywatnej rakiecie jego firmy kosmicznej Blue Origin, i po 11 minutach kapsuła z Jeffem wylądowała z powrotem na Ziemi. No 11 minut to tytuł książki Paulo Coelho, zdaje się, i tyle ma średnio trwać, no... Zbliżenie, Amory. Tak, tyle ma trwać zbliżenie. Popularny bzykunek, powiedzmy, no. Tak. I ten poleciał i co, i wylądował? Wylądował, i czy, tak. Czy jest tu, gdzie my? Czyli jest tu, gdzie my, wciąż na Ziemi. No to jest bez sensu. Dokładnie, ale uwaga, bo Jeff Bezos podziękował za lot. Między innymi podziękował mi i mówi tak. I want to thank every Amazon customer. Dziękuję. You guys paid Dziękuję for wszystkim this. Klientom firmy Amazon, so, ponieważ to wy goście zapłaciliście za ten lot. Thank you from the bottom of my heart. Dziękuję wam z głębi własnego serca. To też podziękowanie dla mnie, dla nie? Ciebie, tak. No wzruszam się. Dzięki mnie ludzie latają w kosmos. Dzięki mnie jest 500+. Jarosław i Donat mają co jeść. Dzięki mnie przekopuje się Mierzeje. Dzięki mnie jest 13. emerytura. Aż dziw, że mi na życie coś zostaje. Wstawaj! Wstawaj! Szkoda lata! Tylko z RMF FM. Prezydent Andrzej Duda, nasz prezydent, pisze prasa, leci na igrzyska do Tokio, uwaga. Ojej, a w jakiej konkurencji będzie brał udział? Podejrzewam, że w Tokio pan Andrzej to będzie podpisywanie synchroniczne na skuterze wodnym. Na czas, wow. Także. Mamy nadzieję, że Związek Pływacki nie popełnił błędu przy zgłoszeniu pana prezydenta i pan prezydent pokaże rozmach. Wstawa i szkoda lata w RMF FM. Manon, nie poganiaj mnie, bo tracę oddech. No właśnie, nie poganianie, zwłaszcza w wakacje, w poranek, to troszeczkę skandal jest, no prawda? Jest, to jest. No, trzeba na troszeczkę luziczku sobie dać. Czas wypoczynku, czas radości i spokoju. Czas spóźnień do pracy, luźnych takich. Tak, ważna informacja. W sobotę święto policji. Komendant miejski policji z Olsztyna uważa, że obecność powinna być obowiązkowa na święcie. Takie pismo wysłał 28 lipca 2021 po próbie generalnej o 11.30 w kościele Jana Chrzciciela w Biskupcu. Odbędzie się msza święta. Jeżeli ktoś nie zamierza uczestniczyć we mszy, powinien się usprawiedliwić u komendanta miejskiego policji w Olsztynie. Koniec cytatu. A czy może być usprawiedliwienie od rodziców? Nie, no oczywiście, może, ale lepsze wrażenie zrobi usprawiedliwienie od przewodniczącego miejscowego koła satanistycznego. Ale generalnie słuszną linię ma pan komendant. Po prostu ogłosił happy hours dla złodziei i bandytów. Koledzy, mówi jakby nie wprost do bandytów komendant, w sobotę od rana do 12.30 możecie spokojnie działać. Tak, i będziemy się za was modlić. Wstawaj, szkoda lata w RMF FM. To jest internet dzisiejszy, też bądźmy na bieżąco z internetem. Senator Stanisław Gawłowski, on mówi tak. W internecie mówi tak: nie pytaj, co Tusk może zrobić dla ciebie. Pomyśl, jak ty możesz wspomóc Tuska. Tak. Czekaj, ten Stanisław Gawłowski to jest ten od afery melioracyjnej swego czasu aresztowany. No, to właśnie ten, że tam dokładnie. No, no. To jest on. W tym wypadku najlepiej wspomóc Tuska siedząc cicho. Szkoda, że pan Gawłowski stracił okazję, by to zrobić. Wstawaj, szkoda lata w RMF FM. Patrz, Kinga, co się teraz będzie działo. Albratowski chodzi sobie z Kawusią po newsroomie. Właśnie nas usłyszał, ile leci, biegnie. Tak. Oj, co za spóźnionko. Dobiegł. Dobra, to ale ja myślę, że specjalnie on upozorował to, żeby o nim powiedzieć. Oczywiście, znam już troszeczkę taki Tomeczka. Teatr radiowy biegnący Albratowski. Dobrze, to teraz historia z internetu, bo o tym wszyscy piszą, o tym wszyscy mówią. Małżeństwo w Gdańsku się pokłóciło i ona w ataku szału wyrzuciła mu przez balkon
balkon, jego 200 tysięcy złotych. Wezwana policja pomogła na szczęście zebrać banknoty. Ale się pani żona musiała wkurzyć. Ja to się wiele razy zdenerwowałam na mojego męża, ale nigdy tak, żeby od razu 200 tysięcy wyrzucać przez balkon. I po co? I po co? Złość urodzie szkodzi, jak się okazuje, nie tylko urodzie, ale też portfelowi te w tym ale przypadku. Nie, dobrze, że ta pani męża nie rzuciła przez balkon. Boję się, że nie byłoby co zbierać. Wstawaj, szkoda lata. Tylko z RMF FM.